Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zagrajmy w Phoenix Wright Ace Attorney. Z tej strony Tomek Andr 3451. Phoenix Wright Ace Attorney. Ach, ta dzisiejsza młodzież, wy nie macie nic lepszego do oglądania. Nie, dobra. Witam was, oczywiście Phoenix Wright Ace Attorney. Dalszy ciąg nagrywania. I na dobry początek naśladowanie głosu naszej pani Oldbeck, której oczywiście nie lubimy. Chociaż tak naprawdę to ja ją tak lubię za te wszystkie zabawne sytuacje, które może one wywołać tu swoją gderającym sposobem mówienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio rozpoczęliśmy epizod trzeci tej gry, czyli Turnabout Samurai. I co się w nim będzie działo? My będziemy bronić aktora Willa Powersa, który gra główną rolę w programie dla dzieci. Nie Turnabout, tylko... Stalowy samuraj, wojownik Neo Old Tokyo. I my będziemy oczywiście go ponownie bronić w sądzie w kolejnej rozprawie w tejże grze. Tak, dzisiaj mamy dzień drugi tego epizodu, rozprawę. No i będą wzywani oczywiście jak zawsze pierwsi świadkowie. I my będziemy musieli od Powersa odsunąć podejrzenia. No i zaczynamy. O, od razu zaczynamy od sali sądowej numer 4. No i oczywiście stary, dobry sędzia. Sąd rozpoczyna rozprawę pana Willa Powersa. Prokuratura jest gotowa, wysoki sądzie. Obrona jest gotowa, wysoki sądzie. W porządku, panie Edgeworth, pańskie oświadczenie na wstęp, proszę. Prokuratura pokaże sądowi, że o 2.30 po południu 15 października oskarżony pan Will Powers zabił innego aktora Jacka Hammera w studiu pierwszym w Global Studios. To niemożliwe, aby ktokolwiek inny mógł być zdolny do popełnienia tej haniebnej zbrodni i dowody zaprezentowane na dzisiejszej rozprawie udowodnią ten fakt. Rozumiem. Bardzo dobrze, chciałbym teraz przesunąć się do pańskich zeznań świadków. Panie Edgeworth, prokuratura może więc wezwać swojego pierwszego świadka. Po pierwsze, chciałbym wezwać już nam znajomą twarz, detektywa Gamszu. Dyk! Znowu witamy Gamszu. Detektywie, jeśli mógłbyś szczegółowo opisać szczegóły... Jeżeli mógłbyś opisać szczegóły tej sprawy dla sądu... Tak, sir. Opiszę ją za pomocą tej mapki. Żeby pojąć tę sprawę, ważnym jest, aby zapoznać się z położeniem budynków w studiu. Rozumiecie? To tutaj jest strefa tylko dla pracowników. Aktorzy mieli tam próby scen akcji o poranku. To jest główna brama do studia. Pani ochroniarka pracująca na studia była tam od pierwszej po południu. Za budką dla ochrony jest kolejna brama, rozumiecie? Za nią są studia. O, to tutaj jest. Studio numer 1. To jest miejsce zbrodni, gdzie zostało też znalezione ciało. A teraz, w dniu morderstwa 15 października, były tam tylko 3 osoby. Ofiara, Jack Hammer, oskarżony, Will Powers, oraz młoda dziewczyna, asystentka producentki. Wszyscy pracownicy studia byli w strefie dla pracowników aż do południa. Potem po lunchu ofiara Jack Hammer poszła do studia numer 1. Zaraz po tym, o pierwszej po południu, pani ochroniarka przyszła do budki dla ochrony. A teraz skoczmy do późniejszej pory tamtego dnia. 5 po południu. Wszyscy pracownicy studia przyszli do studia pierwszego na kolejne próby. Nie trzeba chyba mówić, że tamte próby zostały odwołane. Wiemy oczywiście dlaczego. Godziną śmierci była 2.30 po południu. Samurajska włócznia znaleziona wystając z ciała ofiary była narzędziem zbrodni. To jest ta cała sprawa w pigułce. Ktoś chce to usłyszeć wszystko jeszcze raz? Czy powinienem tego wysłuchać jeszcze raz? Nie, pomińmy to. Myślę, że mogę to wszystko zapamiętać. Więc narzędziem zbrodni była włócznia, jak średniowiecznie,
No i proszę, mamy samurajską włócznię, czyli narzędzie z broni dodane do zapisów sądowych. Wysoki sądzie? Ta sprawa będzie całkiem prosta, jeżeli zada pan sobie jedno pytanie. I to pytanie to... Co pani w przybudce dla ochrony widziała? Zrozumiano. I wezwijmy tą panią ochroniarkę na miejsce dla świadka. O, to... A, to nie ma dziś zeznań, Gamszu. To jest naprawdę nieliczny epizod, w którym nie dostajemy zeznań od Gamszu na wstęp. No, tylko po prostu takie proste streszczenie. Czy pani świadek może przedstawić swoje imię i nazwisko? No i oczywiście mamy już panią Oldback. Hmm? O mój, aleś siebie przystojniak. Obawiam się, że jestem trochę zapeszona. Edgeworth, uciekaj, ja cię będę osłaniał. Nie, dobra, nie będę cię osłaniał. Pani imię, proszę. O, skorbeczku, nie musisz się tak niepokoić, zawstydzać. Po prostu mów do mnie babuniu. Pani imię, proszę. Wygląda na to, że Edgeworth ma kłopoty z proszeniem swoich świadków o imiona. Wendy Oldback, skarbeczku. Po prostu mógłby do niebaciu, to papier, czy nie może być moje imię, a więc kiedy była młoda, będzie szanka, to nazywa się Albak, ale to nie kanca moje imię, dziś moje ojciec, dzieci robią sobie żadne żarty. Objection nawet od Edgeworth'a. Sprzeciw! Ja sprzeciwiam się gadatliwości pani świadek. Sprzeciw podtrzymany, oczywiście musi być podtrzymany od sędziego. To znaczy, no, znowu nie zdążyłem wszystkiego przeczytać od Oldback. Po prostu, ona szybko czyta. Zapamiętuje po prostu co przed chwilą widziałem, a nie to, co jest teraz na ekranie. Że i dziś dzieci sobie za mnie żarty z powodu mojego imienia. Uwierzysz w to i wtedy coś jeszcze o jakimś chłopaku, w którym była zadłużona itp. itd. Ja, Edgeworth, oczywiście objection, ja się sprzeciwiam gadatliwości pani świadek. No i oczywiście podtrzymany. Sprzeciw podtrzymany. Niech pani świadek powstrzyma się od zbędnego słowotoku w sądzie. Właśnie dochodziłam do najlepszej części, skarbeczku. Może moglibyśmy już przejść do zeznań. Teraz, pani świadek stała w budce dla ochrony przy głównej bramie w dniu morderstwa, zgadza się? Ależ tak, byłam. Czy z... no, byłam tam. I żeby dostać się na miejsce z broni, to trzeba przejść koło pani. Znasz się na rzeczy, skarbeczku? Najlepszy komentarz od sędziego, 3. Może pani rozpocząć swoje zeznania, oczywiście szybko. Free Phoenix. Z całą pewnością jest ona piekłem Oldback. To znaczy, to się po polsku nie tak dosłownie tłumaczy, ale... No i naprawdę, mogę wam powiedzieć, że od tego epizodu, od tego dnia w sądzie, tak naprawdę w sądzie zaczynają się dziać takie zabawne sytuacje jak teraz, że pani Oldback robi jakieś tam słodkie oczka do Edgeworth'a. On oczywiście jest tym przerażony, tak jak my wszyscy jednak. Dobra, zeznania Oldback, pierwsze zeznanie Oldback. W dniu morderstwa przyszłam do budki dla ochrony o 1:00 po południu. Biedny stary Henry i reszta wykonywali próbę od samego rana. Ja, cóż, miałem trochę sprawunków do załatwienia tamtego poranka. Tak czy inaczej, kiedy dostałem się do budki, była wtedy 1:00. Odtąd pozostawałem w tamtej głównej bramie aż do 5:00 po południu. A teraz, morderstwo wydarzyło się o 2:30 po południu, tak? Interesujące, ponieważ pewien konkretny mężczyzna przeszedł koło mnie o 2:00 po południu. To był Powers, dokładnie ten mężczyzna, i kierował się on wtedy na miejsce zbrodni. A więc widziała pani oskarżonego? Bardzo dobrze, zacznijmy przesłuchanie. Panie Wright? Tak, wysoki sądzie. No i pierwsze przesłuchanie Oldback. Już mogę, tak przewidywać, że to będzie raczej... auć. Niemiłe przesłuchanie świadka. Oczywiście najpierw naciskamy, bo to nie jest tak dużo rzeczy tutaj zawartych, żeby móc się do czegokolwiek przyczepić. Więc szukamy. Tak naprawdę to na koniec trzeba przejść. No właśnie, to był Powers! Hold it! A więc widziała pani pana Powersa?
To właśnie powiedziałam. Masz miód w swoich uszach, synku? Nick, to jest twoja szansa. Tak, czas na wyciągnięcie naszej tajnej broni. Powiem to jeszcze raz. To był on. To był Bowers! Nie, dobra. Tak, nasza tajna broń, o tym jeszcze nie wspominałem, ale zdobyliśmy zdjęcie z budki dla ochrony i nie wiadomo, czy to jest zdjęcie Powersa, czy to nie jest zdjęcie Powersa. Widzimy tu tylko stalowego samuraja kierującego się do miejsca zbrodni, więc to nie widać, czy to jest na pewno Powers. No 100%, że to był Powers. No i oczywiście dlatego nie można powiedzieć, że to był Powers na 100%. Powtarzam się, objection. Niech się upewnię stara pani Oldbeck. Bo oczywiście Oldbeck, stara torba po angielsku. Od wczoraj mówi pani, że widziała pani pana Powersa, zgadza się? A, masz mowę w swoich uszach, synku? Nie, dobra. Ale mówi pani tylko i wyłącznie o mężczyźnie na tym zdjęciu, czyż nie? Chwileczkę, panie Wright. Pozwoli pan, że rzucę okiem na to zdjęcie? Co to właściwie jest? Nikt inny jak tylko stalowy samuraj, obrońca Neo Olde Tokio. Pani Oldbeck, czy to jest ten pan Powers, którego pani widziała? Oczywiście! Czy twoja mamusia nie nauczyła cię słuchać, synku? Każdy może zobaczyć, że to jest Powers, prawda? Tak. No, taki na 100%, także on też nie jest przekonany. Tak się zastanawiam. Prawda, pan Powers gra rolę stalowego samuraja. Ale to wcale nie oznacza, że pan Powers jest tym stalowym samurajem na tym zdjęciu. Ja to wiem! Nie urodziłem się wczoraj. Nikt panią o to tutaj nie osądza, pani świadek. Najwidoczniej on ma problemy z nazwaniem jej tutaj Oldbeck. Jednakże nie ma pani żadnego dowodu, że osobą na tym zdjęciu jest pan Will Powers, czyż tak? Wścibski staruszku. Oczywiście, że mam dowód. Co? Nawet Edgeworth jest zdziwiony? Prokuratura chciałaby zapytać tę starą panią świadek. Proszę ujawniać wszystkie swoje informacje wcześniej. Skąd mogłam wiedzieć, że wszyscy będą tacy wścibcy? Wy wszyscy powinniście się wstydzić! A zresztą, pokazałem to zdjęcie wcześniej dla tego młodego detektywa. On mi powiedział, że to nie nadaje się na dowód, koleżko. On nawet spojrzał na to dłużej. Po prostu tak zerknął. Edgeworth oczywiście znowu. Przez gamszyła musiał się załamać, biedak. Wow, stara wiedźma nawet dopuściła Edgeworth'a do takiego, wiecie, milczenia. Jest dobra. She's good. A więc usłyszmy, co do tego dowodu pani tam ma. Jakie informacje. No i ciąg dalszy zeznania do Oldbeck. Czy mężczyzna na tym zdjęciu? Nigdy nie powiedziałam niczego, czego nie miałam na myśli, wyobraźcie to sobie. Do tego poranka, podczas prób scen akcji, widziałam, jak Powers się potknął i upadł. On złamał wtedy jeden z rekwizytów, ależ to był bałagan. Najwidoczniej też złamał poważnie swoją kostkę. A więc, teraz, popatrzcie na to zdjęcie. Możecie tutaj zobaczyć, że on ciągnie ze sobą jedną swoją nogę. Widzicie? Jasne jak słońce. To tak wiedziałam, że to był Powers. Szczęśliwi? No bo oczywiście wiedziała, że on wtedy utykał na jedną nogę. Więc wtedy on złamał sobie kostkę. Bardzo dobrze. Panie Wright, może pan przysłuchać świadka. Ona musi coś ukrywać. Będę ją naciskał, aż zapiszczy. O, nie za ostro, Phoenix. W końcu to tylko babcia.